Też dziękuję. To kto zaczyna, Jarka, ja czy ty? Ja chcę tylko powiedzieć, że może ja zacznę, że bardzo cieszymy się, że znowu możemy razem z Jagą tutaj opowiadać o relacjach. I dla mnie, i dla ciebie, Jaga, już kiedyś o tym rozmawiałyśmy, relacje są. Bardzo ważne w życiu i pewnie nie tylko dla nas, <dla>, dla wszystkich są ważne. Dzisiaj chciałybyśmy trochę sobie przypomnieć na początku, co już do tej pory powiedziałyśmy o relacjach mm. i, i poruszyć taki temat przebaczenia i pojednania, powiedzieć o nim słów kilka, bo jest to bardzo ważna, jakby część składowa relacji. Nie ma zdrowych relacji bez tego aktu przebaczenia i pojednania. Tam, gdzie są ludzie, zdarzają się, jak to Jagoda właśnie powiedziała, relacje i komplikacje, więc po prostu czasami właśnie te komplikacje wymagają od nas takich aktów przebaczenia, czy, czy, czy zadośćuczynienia, czy pojednania. Ostateczne pytania. Mhm. Jest to bardzo ważna sfera. Ale przypomnijmy sobie, co było. <laughs> Tak, zaczęłyśmy, jeśli dobrze pamiętam i jeśli ktoś pamięta, może uzupełniać albo poprawiać nas, bo w końcu nie mamy absolutnej pamięci, ale rozmawiałyśmy o ważności relacji, o potrzebach relacji i że ta druga osoba jest, te inne osoby są ważne i że relacje możemy traktować jako taki. Prezent od Pana Boga, no bo Pan Bóg stworzył nas do relacji, więc możemy podejść do od razu albo na zasadzie takiej, że wiecie, patrzymy i widzimy błoto, albo patrzymy i widzimy gwiazdy, i więc również na inne osoby, jako taki Boży dar dla naszego życia, może nie zawsze opakowany tak, jak my byśmy chciały i wręczany w takich okolicznościach, jakbyśmy chcieli. Ale Pan Bóg wie, co robi, ponieważ stworzył nas i do relacji ze sobą, i do, do relacji przede wszystkim ze sobą, czyli z Nim przede wszystkim, i do relacji z innymi, co widać już od początku. No, ale to tego za chwilę to było to, o czym rozmawialiśmy. No, jeszcze rozmawiałyśmy, nie, nie tylko my byłyśmy podczas tak. tej, rozmowy, ale miały, miałyśmy też gości, którzy opowiadali o relacjach rodzinnych, mhm. jak spędzali święta, jak to jest przy, przy stole. To było rok temu, więc od razu mi się to przypomniało, ponieważ przed nami znowu okres świąteczny i znowu te relacje odżyją rodzinne. Tak. Święta bardzo... mogą być okazją do cudownych relacji albo do cudownego napięcia w relacjach tak, albo do pojednania się, wykorzystania takiej właśnie. okazji. Mm -hmm. Więc mm -hmm. o tym rozmawiałyśmy i, mm. i, i no generalnie podkreślałyśmy ważność relacji w życiu i, mm -hmm. i Rozmawiałyśmy też o mhm. przypomniało mi się, przepraszam, o granicach. Tak. O, czyli tak, tak że co, gdzie, co jest moje, a co już jest nie moje, za co ja odpowiadam, kogo wpuszczam do, do swojego życia, więc taki temat poruszałyśmy również. Granic i pamiętasz co jeszcze? Myślę, że to jest najważniejsze to, to co... co co mhm. musimy przypomnieć. Czas na to, żeby powiedzieć, dlaczego relacje są ważne, żeby przypomnieć to, dlaczego relacje są ważne. Myślę, że, że uświadomienie sobie tego czy przypomnienie sobie tego, przypominanie sobie tego to, to nigdy nie jest za wiele, bo na co dzień łatwo nam o tym zapominać. Po pierwsze, bez relacji nie ma życia i to każdy z nas wie. Po drugie, ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że to był taki zamysł Boży od samego początku, bo przecież kiedy Bóg stworzył Adama, to od razu po krótkim czasie pomyślał sobie: A przyda mu się tam jakieś towarzystwo, żeby nie był sam, więc dał mu Ewę, więc to był taki Boży zamysł. No, jeśli tu mogę coś wtrącić właśnie, bo tak jak myślimy o opisie stworzenia, no to jest powiedziane, że Adam był w doskonałym miejscu, miał relację z Bogiem, wszystko było doskonałe, a jednak się okazało, że brakuje mu odpowiedniej osoby, odpowiedniej towarzyszki, zwierzęta się nie okazały odpowiednimi towarzyszami, więc nie wystarczyły i Pan Bóg stwierdził, że jest niedobrze, żeby Adam był tylko sam. I że stworzył odpowiednią dla niego osobę, czyli kobietę. Mhm. Tak, bo od samego początku dla Boga jesteśmy ważni. I mhm. Bóg to pokazał już na początku stworzenia, że jesteśmy ważni. On sam chce mieć z nami relację. To, to jest ta relacja, która jest, powinna być taką bazą w naszym życiu. Nie chce, żebyśmy tylko o nim wiedzieli, czy czytali w Słowie Bożym jako informację, że Bóg istniał, istnieje i będzie istniał. On chce relacji. Bo chrześcijaństwo to nie jest religia, to jest relacja I, i, i Biblia bardzo to podkreśla, że każdy człowiek powinien dążyć do tego, żeby mieć relację z Bogiem. I rzeczywiście, kiedy myślę o sobie, to mogę powiedzieć z całą pewnością, że relacja z Bogiem jest tą najważniejszą relacją w moim życiu, na której buduję wszystkie inne relacje, tak? Te... To, w jaki sposób traktuje drugiego człowieka, czy, czy chce traktować drugiego człowieka, nie wynika ze mnie samej, że po prostu jestem taka doskonała i sobie tak świetnie potrafię ze wszystkim poradzić, tylko no, Bóg mnie jakby przynagla do tego, uwalnia we mnie to, żebym, żebym właśnie była taka w stosunku do drugiego człowieka. Ważne jest to i chciałabym to podkreślić: że, że każdy z nas jest inny. Bóg stworzył nas z, z miłości i, i wszyscy dla Niego jesteśmy ważni, ale jesteśmy inni, jesteśmy różnorodni i to jest nasza siła. Potrzebujemy siebie nawzajem. Możemy korzystać z tego właśnie, że jesteśmy tak różnorodni i, i sobie nawet pomyślałam, o takim obrazie, bo bardzo do mnie przemawiają obrazy, że jesteśmy takimi taką układanką puzli. Uh -huh. I skojarzyłam, że, że my wszyscy ludzie jesteśmy taką dobrze do siebie pasującą układanką puzli. Czasami jak ktoś znika, to pozostaje puste miejsca, ale Bóg je wypełnia. Uh -huh. Nigdy nie jest tak, że ten obraz jest jakiś niekompletny, po prostu wszyscy do siebie pasujemy. I, to jest, i, I pomyślałam sobie, jak pomyślałam o tym obrazie, to potem drugą myślą było to, że, że, że my sami często powodujemy, że te puzle gdzieś się tam gubią, nie możemy ich dopasować do siebie, bo to my mamy na to wpływ. Bóg od samego początku miał taki zamiar, żebyśmy wszyscy do siebie pasowali i. Mm. I żeby, bo to, co stworzył, było dobre. I żebyśmy, żeby, żebyśmy byli taką dobrze skrojoną układanką puzli. Więc bardzo ten obraz do mnie przemawia. To, co mówisz, przypomina mi jedną z lekcji, i tu uwaga, lokowanie produktu, jedną z lekcji programu Wyjątkowa Kobieta, gdzie jak gdyby przypatrujemy się sobie, jedna z lekcji to jest to, żeby zobaczyć, jak zostałam stworzona, żeby przypatrzeć się sobie, jaką mam osobowość, jakie mam zdolności i umiejętności, ale jak osobowość ma swoje silne i mocne strony, silne i słabe strony, i kiedy popatrzymy na różne osobowości, okazuje się, że każda ma i silne strony, i słabe strony, więc nie ma jakiejś jednej wybitnej, lepszej lub gorszej, po prostu każda jest inna, więc jak mówiłaś, wszyscy jesteśmy unikatami, a z drugiej strony, jak się popatrzy na tabelkę, gdzie tam są ujęte te cechy, to można zobaczyć, jak moje słabe strony pasują do czyichś innych, czy silnych stron kogoś innego. Więc to pokazuje, że potrzebujemy siebie nawzajem, że Pan Bóg nas stworzył do tego, żebyśmy byli razem, żebyśmy współdziałali, i jest taka piosenka, którą ja bardzo lubię, że nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. I każdy wnosi ze sobą to, co ma. Oczywiście wnosi najlepsze i najgorsze, i kwestia jest tego, żeby rozumieć siebie i rozumieć innych, bo ta różnorodność może być y, wspaniałym. Y, Powodem do współdziałania, do wzmacniania i potencjałem do dobrego, ale też ta różnorodność może być potencjałem do potencjalnych konfliktów, no bo ktoś nie jest taki jak ja, nie reaguje tak jak ja, nie myśli tak jak ja. No więc, no a relacje, jak powiedziałaś, są bardzo ważne. Słuchajcie, ja trochę popatrzyłam w internecie i znalazłam takie różne tendencje, typu: Największym bogactwem są relacje albo. Dobre relacje klucz do sukcesu. I jeden z autorów, który napisał książkę na temat relacji napisał tak: Sztuka budowania dobrych relacji jest absolutnie najważniejszą umiejętnością we współczesnym świecie. Jest ważniejsza niż talent, ciężka praca, wizjonerskie pomysły. Dobre relacje wpływają na nasze zdrowie i na długość życia. I tutaj, mhm. oczywiście, jak we wszystkim, wiecie, współcześni uczeni prowadzą różne badania, i badania nad biochemią mózgu doprowadziły do, do takich wniosków, że pod wpływem dobrych relacji wzrasta stężenie hormonów szczęścia, czyli endorfin i serotoniny. To są mhm. hormony, które są nam potrzebne do dobrego funkcjonowania. I mhm. okazuje się, że pod wpływem dobrych relacji te, które są nam potrzebne, wzrastają. Inni badacze zauważyli, że dobre relacje to lepsza pamięć, sprawniejszy intelekt i też uwaga: dobre relacje opóźniają starzenie się organizmu, także, kochani, Właśnie. warto inwestować w dobre relacje. Naukowcy na Uniwersytecie w Karolinie Północnej stwierdzili, że dobre relacje są równie ważne dla naszego zdrowia jak prawidłowe odżywianie się czy ruch. A na Uniwersytecie Londyńskim badali, jak aktywne życie społeczne wpływa na nas i stwierdzili, że zmniejsza ryzyko demencji. No więc te współczesne choroby, które nam grożą, okazuje się, że dobre relacje są darmowym panaceum na, na to, żeby poprawić sobie samopoczucie i stan zdrowia. Lekarstwo. Tak, takim lekarstwem, bardzo dobrym lekarstwem, ale też spotkania z twarzą w twarz, z drugą osobą, no czego dzisiaj niestety nie mogłyśmy zrobić, a chciałyśmy się spotkać z twarzą w twarz, to był nasz plan. Z oczywiście z życzliwą osobą uruchamiają wszystkie nasze zmysły, więc to jest ważne, dlaczego relacje takie na żywo są ważne, jak tylko są możliwe. I zaspokajają naszą potrzebę bezpośredniej interakcji z drugim człowiekiem. I taki, mm. taką potrzebę mamy wbudowaną, i to jest ciekawe. Oglądałam kiedyś taki program na temat współczesnych dokoniań, odkryć wynalazków, i okazuje się, że na przykład w Japonii, gdzie jest bardzo starzejące się społeczeństwo, jest dużo starszych osób, które są same. Więc żeby jakoś zaradzić temu, zaczęli pracować nad robotami, które są po prostu z twarzą ludzką, które wyrażają emocje, żeby te starsze osoby miały przy sobie, z kogo nie mogą mieć fizycznie żywego człowieka, to przynajmniej mogą mieć robota, który przypomina im jak najbardziej żywą osobę, ze względu właśnie na ważność takich relacji. Więc myślałam, że... No, Pan Bóg wiedział, co robił, tworząc nas. Oczywiście tu jest mowa, słuchajcie, o dobrych relacjach. Więc mm -hmm. ten potencjał dobrych relacji na dobre wpływanie na nasze życie i zdrowie działa również, że tak powiem odwrotnie, że kiedy mamy złe relacje, toksyczne relacje, zatruwamy siebie i że niestety to działa na naszą niekorzyść. Jaki z tego wniosek? No, potrzebujemy dobrych relacji. Tak, no potrzebujemy, w ogóle potrzebujemy siebie nawzajem. Mm -hmm. To jest mm -hmm. na pewno wniosek, który z tego wypływa, że nie, nie możemy y, żyć i y, 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 to powiedzenie, że nie jesteś samotną wyspą. Mm -hmm. y, no nie jesteśmy samotnymi wyspami, żyjemy wśród ludzi y, 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 i potrzebujemy siebie nawzajem, ale bywamy egoistyczni. Bardzo egoistyczni. Ten egoizm powoduje, że często te dobre relacje zdrowe, z których mogłybyśmy korzystać, czy moglibyśmy korzystać jak z, z lekarstwa, przegapiamy przez, przez nasz egoizm. Ja na filmiku, który z Jagodą wypuściłyśmy przed tym spotkaniem, zaczęłam takie zdanie: Wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie. Spodobało mi się to powiedzenie, bo, bo jest bardzo prawdziwe, yy, chociaż śmieszne. Możesz je powtórzyć? Tak. Wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie. Więc no, wypełniamy bo... obietnicę. Jarka dokończyła powiedzenie. <grym> tak. Yy, bo, bo prawdą jest, że, że mamy w sobie taki yy, dużo egoizmu i jesteśmy skupieni często yy, na sobie, i yy, to przeszkadza nam bardzo w. Yy, yy, w, w takim zdrowym postrzeganiu drugiego człowieka, o budowaniu relacji nie wspomnę. I kiedy, kiedy taka postawa nam w życiu towarzyszy, no to wtedy bardzo często pojawiają się te komplikacje, o których mhm. powiedziałyśmy na początku. Mhm. No i co się wtedy dzieje, kiedy pojawiają się te komplikacje? No cóż, nikt z nas nie lubi komplikacji, raczej wolimy, żeby wszystko było pięknie, ładnie i gładko. No hmm. i mamy różne tendencje, kiedy pojawiają się komplikacje. Możemy być zaskoczeni, możemy być rozczarowani, możemy udawać, że a, nic takiego się nie stało, nic się nie dzieje, albo hmm. możemy stwierdzić, dobra, to ja już nie chcę mieć z tą osobą nic do czynienia, czyli po prostu mamy tendencję do ucieczki, albo po prostu takiego właśnie przyklepywania, jakiejś sprawy, dobra, zapomnijmy o tym, nie ma sprawy, idźmy naprzód. No, albo próbujemy się bronić, atakując tą drugą osobę. Tak, no ja, ja muszę tutaj y, uskutecznić wyznanie teraz. No, to, słuchamy, ja, słuchamy. Jestem, ja jestem taką osobą. Y, 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 sangwiniczną, y, która ma łatwość budowania relacji, więc przyznaję, że y, y, Mam pewien kłopot z tym, że czasem jest mi dosyć łatwo zrezygnować z, z drugiego człowieka, wtedy kiedy coś nie idzie po mojej myśli. Mhm. Bo no bo po prostu szkoda mi jakoś wkładać dużo wysiłku w to, żeby walczyć o tą relację, skoro ktoś nie chce albo nie jest zainteresowany, no to to mhm. no, to powiem krótko do widzenia, tak? No mhm. i i przekonałam się też, szczególnie w ostatnich latach, że rezygnując z różnych takich relacji, potem żałowałam. Żałowałam mm. dlatego, że, że osoby w moim życiu nie są na zawsze zmieniają się, czasami odchodzą z tego świata i jeśli nie rozwiążę różnych jakichś trudnych problemów, które były między nami, to po prostu stracę taką możliwość. I mm -hmm. to mnie jakby otrzeźwiło trochę do, do myślenia o tym, że o relacje trzeba dbać, bo one są ważne, że ludzie to, to no wiecie, to nie są autobusy, nie przyjeżdża każdy kolejny co 10 minut, więc po prostu jak się spotka kogoś takiego wartościowego w swoim życiu, który coś wnosi do mojego życia, to chcę, żeby on był obecny, żeby miał wpływ na mnie i ja chcę mieć wpływ na niego, bo i ta relacja naprawdę jest bardzo ważna. A jeśli nie potrafię czegoś rozwiązać albo albo tracę jakby taki rozpęd w budowaniu tej relacji, to nie powinnam po prostu salwować się ucieczką, bo to uciekanie jest bardzo pozorne. Ty powiedziałaś właśnie o tym, że jedna z mm -hmm. reakcji jest taka, że się ucieka. Mm -hmm. Uciekanie jest pozorne, tak naprawdę nigdy nie, nie uciekniemy od tego, co zostaje w naszej głowie, od myśli, które będą. Powracać od sytuacji, które przeżyliśmy, a których nie wyjaśniliśmy. Po prostu nie uwolnimy się od tego i to może się ciągnąć za nami przez całe życie. I sama tego doświadczyłam w życiu, że z powodu tego, że odpuściłam sobie, czy uznałam, że a, nie ma co tam się zatrzymywać nad tym, spowodowało, że po latach do mnie pewne rzeczy wróciły. No i rozwiązać ich już niestety nie zdołam, bo tych osób już nie ma. A, a te myśli ze mną zostały i teraz muszę sobie z nimi radzić, więc salwowanie się ucieczką nigdy nigdy nie jest dobre, to jest chodzenie na skróty. Ja to nazywam chodzenie na skróty, a chodzenie na skróty zawsze może nas zaprowadzić w miejsca, w których no, nie chciałybyśmy się mm -hmm. znaleźć. To, co mówisz, przypomina mi taki przykład, autentyczny przykład, który przeczytałam. I myślę, że no, sami znamy takie historie, że a yy, no, ludzie pokłócili się o coś i nie rozmawiali ze sobą przez 30 lat, 20 lat, co się nam wydaje niemożliwe, a potem się nawet okazuje, że nawet nie wiadomo o co się pokłócili, dlaczego tak się stało. Ale przykład, który chcę wam podać, jest autentyczny i się okazało, że, że osoby doszły do. Sedna sprawy. Otóż wyobraźcie sobie siedmiosobową rodzinę, gdzie jest pięciu braci i dwie siostry, i muszą zdecydować o opiece nad mamą, która już wymaga opieki, więc trwa rodzinna dyskusja. Bracia jakoś są w stanie się porozumieć, natomiast siostry absolutnie. Po prostu zarzucają sobie wszystko, co najgorsze, torpedują nawzajem swoje rozwiązania. I wydaje się, że nie ma rozwiązania tej sprawy. Na szczęście ci bracia byli na tyle mądrzy, że stwierdzili, że skoro sami nie umieją sobie dać rady, postanowili poprosić o pomoc bieżącą osobę, która umiała prowadzić mediację. I ta osoba z całych sił starała się z tą rodziną poprowadzić mediację, żeby doprowadzić do konstruktywnego rozwiązania. I próbując na wszystkie sposoby, po prostu doszła do wniosku, że no, nie da się rozwiązać, ponieważ te siostry nawzajem się oskarżają o nieszczerość, o złe pobudki i po prostu domagają się sprzecznych rozwiązań. Więc mediator doszedł do wniosku, że nic się nie zmienia i w końcu poprosił każdą z tych sióstr oddzielnie o rozmowę. Obie te siostry deklarowały, że są osobami, które kochają Boga, są wierzącymi, więc poprosił, żeby na chwilę odłożyły sprawę myślenia o mamie, o opiece nad mamą, natomiast żeby się zastanowiły, jak traktują siebie nawzajem. Dlaczego? Je, traktują tą, traktuje tą drugą siostrę w taki sposób. Każ, z każdą z nich o tym rozmawiał. Rozmawiał o ich postawach, zachowaniach, czytali Boże Słowo odpowiednie fragmenty i y, pomógł każdej z nich y, no, zanalizować czy zobaczyć, jak y, ich postawa czy zachowanie ma się do tego, co mówi Boże Słowo. No, i wyobraźcie sobie, że Pan Bóg zaczął działać w sercach tych dwóch sióstr, i w końcu okazało się, że co jest przyczyną tego problemu. Okazało się, że mniej więcej 20 lat wcześniej jedna z siostr powiedziała coś, co do żywego dotknęło drugą, więc była tak urażona. Że nieustannie rozpatrywała tę zniewagę, co ją zatruwało, oczywiście, i zatruwało więź między nimi przez ostatnie 20 lat. I na skutek tego, miały taki konflikt, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu z opieki nad mamą. Więc podczas rozmowy i modlitwy, Siostry zaczęły myśleć o swoich emocjach i o swoim postępowaniu w świetle tego, co Pan Bóg mówi w swoim słowie, w świetle Ewangelii. I Pan Bóg tak zmięczy, zmiękczył ich serca, że były gotowe wyznać sobie nawzajem swoje grzechy i poprosić siebie nawzajem o przebaczenie i przebaczyć sobie. I po raz pierwszy od 20 lat, na skutek tego, mogły się objąć i przytulić. I to, co jest jeszcze najbardziej niezwykłe z tego wszystkiego, że po tym spotkali się znowu w siódemkę i dosłownie w ciągu, nie wiem, pięciu minut, zgodzili się, że mama najlepiej się będzie czuła we własnym domu, i w ciągu 15 minut ustalili grafik opieki nad swoją mamą. No super. Więc rzeczy, które są nierozwiązane, mogą w racji wrócić w nieoczekiwany sposób, nawet po 20 latach. Czy nie szkoda tych 20 lat ich wzajemnej relacji? Tak, ja bym powiedziała nawet, że one nas zniewalają, hmm. przez to, że, że, że my chcemy wymierzać sprawiedliwość. Więc hmm. po prostu cały czas myśląc o tym, mieląc te, te myśli, koncentrując się na sobie jako ofiary. Które zostały zranione, dotknięte, po prostu powodujemy, to nas zniewala, to nami kieruje, to wszystko w naszym życiu jest temu podporządkowane i po prostu prowadzi nas na manowce. Przebaczenie jest bardzo ważne też z powodu nie tylko mnie samej, żebym ja miała dobre samopoczucie i czuła się wolna, mm -hmm. ale w stosunku też do tej drugiej osoby. Mm -hmm. Bo to my powodujemy, że ta osoba też jest uwolniona. Więc mm -hmm. ten akt przebaczenia jest bardzo ważny dla obu stron. No, mm -hmm. Relacje to, to jest jak ulica dwukierunkowa, tak? więc samochody jadą w jedną i w drugą stronę. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Ja powiedziałam na początku, że przed, przed takimi myślami się nie ucieknie, one zostają gdzieś w głowie i sama tego doświadczyłam. I tu znowu będzie, powtórzę, za jagodą lokowanie. W <słysząc> chcę, chcę powiedzieć o tym, że, że przez ostatnie trzy lata uczestniczyłam w takim programie, który nazywa się Regeneracja. To jest bardzo dobry program, jeśli chodzi właśnie o powiedzmy, rozprawienie się z różnymi jakimiś rzeczami, ułomnościami, grzechami, właśnie brakiem przebaczenia i poznaniem też, zbliżeniem się bardzo do Boga w, w relacji z Nim i, i zobaczenie, jak bardzo ta relacja z Bogiem jest ważna w tym, żeby żeby on w naszym życiu był na co dzień obecny i żebyśmy mogli korzystać z jego łaski w pełni. Bardzo mi ten program pomógł i w tym roku zawiesiłam się z powodu różnych moich obowiązków i już dałuję, bo, bo jest parę rzeczy jeszcze w moim życiu, które chciałabym Przepracować razem z Panem Bogiem, ale to, co chcę powiedzieć, to, że, że doświadczyłam tego przez ten program, zrozumienia, że ludzie w moim życiu są bardzo cenni mm. i że w ogóle ludzie są bardzo cenni, że trochę inaczej patrzę na, na ludzi, którzy mnie otaczają, którzy, których Bóg stawia na mojej drodze. Jestem chyba bardziej świadoma tego, że, że nie tylko ludzie przechodzą obok mnie na ulicy i mijamy się, tylko że Bóg celowo stawia różne osoby na, na mojej drodze i to ode mnie zależy, od mojej woli, czy ja będę chciała z tego skorzystać. Mhm. Więc ludzie naprawdę są bardzo cenni i, i cieszę się, że mogłam się tego nauczyć i zobaczyć. Więc na pewno wrócę do regeneracji i bardzo polecam ten program. Jeśli ktoś chce skorzystać, to, to bardzo proszę o kontakt, chętnie polecę. Mhm. Mhm. No, myślę, że no właśnie, kiedy popatrzymy na to, na Boga co Bóg zmienia, kiedy, tak jak tutaj w tym przykładzie tych dwóch sióstr. Że, że tak naprawdę rozwiązanie dopiero nastąpiło wtedy, kiedy one mogły przypaczyć się swo sobie i swoim reakcjom w świetle Bożego Słowa. Więc co nasza relacja z Bogiem zmienia, jeśli chodzi o relacje z innymi? No, i jeśli pamiętacie, kiedyś do Jezusa przyszedł człowiek i zadał mu pytanie, jakie jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. Jezus powiedział pierwsze: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swojego serca, całego swojego umysłu, całej swojej duszy i całej swojej siły, a drugie: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. I Jezus mówi, że w tym się streszcza wszystko, to jest, to, to, to są najwie, największe przykazania, a potem powiedziałabym, podniósł poprzeczkę i mówi, że miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Więc postawił siebie za wzór dla naszych relacji i po prostu stwierdził, że my mamy wybór, jak będziemy traktować inne osoby. W naszym życiu i oczywiście niektóre są nam dane na krótko, niektóre są nam dane na dłużej, mhm. ale każda z tych osób może coś wnieść w nasze życie, nawet jeśli to jest trudna relacja. I tutaj przypomina mi się historia z książki: wiara nie jest uczuciem. Jeśli nie macie gorąco, polecam, jest bardzo dobra. Jest, do, jest dostępna i autorka tej książki opisuje swoją relację ze współmieszkanką, kiedy zdecydowały się mieszkać razem i były dwiema zupełnie innymi osobami więc miały, pochodziły skąd inąd, miały inne nawyki z domu i miały inne sposoby reagowania więc te różnice sprawiały potencjalne napięcia między nimi. I y, przytoczę taką y, y, jedną y, sytuację, która może być zupełnie niewinna, a sprawiała napięcie. Posłuchajcie. Um. Przez 45, a więc autorka pisze tak, przez 45 lat mój ojciec przynosił mamie kawę do łóżka. Był to troskliwy gest, który pomagał jej rozpocząć poranek. Kiedy byłam u rodziców, też zazwyczaj przy, przynosił mi kawę do łóżka. Wobec tego zaczęłam to robić, robić to samo dla mojej współmieszkanki każdego poranka. Ale pewnego razu zauważyłam, że zamiast cieszyć się, wydawała się bardzo spięta i skrępowana. Zawahałam się w poczuciu konsternacji. Może robię coś niewłaściwego, pomyślałam. W żołądku zaczęła mi się formować kula i wiedziałam, że musimy porozmawiać, więc zapytałam ją: Słuchaj, czy wolałabyś, abym nie przynosiła ci kawy do łóżka codziennie rano? Na co ona odpowiedziała: Nej, myślę, że moje skrępowanie i zakłopotanie wynika z tego, że pierwsza o tym nie pomyślałam. Czuję się niegodna takiego aktu życzliwości, bo sama nie pomyślałam, żeby, żeby zrobić coś dla ciebie. Dlatego też czuję się skrępowana, tak, a być za bardzo, żeby ci za to podziękować. A wiele lat później przyznała się i powiedziała mi, twój prosty gest był początkiem rozlicznych incydentów, które pokazało mi, jaka byłam niepewna siebie, a zarazem pyszna. Miałam błędne przekonanie, że muszę wiedzieć wszystko, o wszystkim myśleć i robić wszystko, bo inaczej byłabym nic nie warta. I kiedy myślę o tej sytuacji, myślę, ja byłabym szczęśliwa, gdyby moja współmieszkanka przynosiła mi kawę do łóżka, ale to, co mi się podoba w nej, że widziała, że coś jest nie tak i zamiast zacząć myśleć, ale o co jej chodzi, nic nie rozumiem, pewnie ma dzisiaj zły dzień i zły humor, cokolwiek, po prostu zapytała ją wprost i zaczęły rozmawiać o tym. I wtedy sytuacja się wyjaśniła, i okazało się, że ta sytuacja ujawniła jakieś inne problemy, które. Które tkwią w tej drugiej osobie. Więc Ney miała bardzo dobre, wiecie, miała dobre zamiary, chciała wyrazić swoją troskę w taki sposób, do jakiego była przyzwyczajona ze swojego domu, natomiast ta dziewczyna nie była przyzwyczajona do takiego okazywania troski. No mhm. i właśnie to jest to, że stwierdziła, że zaczęła myśleć yy, zamiast wyrazić wdzięczność, no i myślała, no nie no, przecież to ja powinnam myśleć, no nie no, to ja nie zasługuję na coś, na coś takiego I, i po prostu od razu jak gdyby zaczęła osądzać siebie czy oskarżać siebie, więc to mhm. pokazuje y, problemy i pokazuje, że proste rzeczy mogą do, y, doprowadzić do... Jakiejś skomplikowanej sytuacji i że najlepiej jest od razu wyjaśniać sprawę i nie czekać. Tak. no, jak Czasem... mi się to skojarzyło, wiesz, jak powiedziałeś ten przykład, to sobie uświadomiłam, że często ludzie mówią i spotkałam się właśnie w tym procesie regeneracji, że często ludzie mówili o tym, że jest im bardzo trudno wybaczyć samemu sobie. Aha. A tak naprawdę. Nie można wybaczyć samemu sobie. Bo no, ja pojawiając... zawsze myśl wszyscy mówią o wybaczeniu samemu sobie. No właśnie, ale ale popatrz teraz tak logicznie. Wiemy o tym, jako my jako osoby wierzące, że to Bóg nam przebaczył. To, mhm. on jest, to On nas stworzył i to On nam daje przebaczenie i tylko on. To przebaczenie mamy w Chrystusie. Mhm. Więc kim my jesteśmy, żebyśmy mogły. Sobie odpuszczać i przebaczać Aha. samym sobie. My jesteśmy powołane do tego, żeby przebaczać drugiemu człowiekowi. Z tego powodu, że, że Bóg nam przebaczył w Chrystusie Jezusie, więc my sami sobie nie możemy przebaczyć. Więc budowanie w sobie takiego myślenia powoduje taką pychę w nas, że my Aha. jesteśmy jakimiś, no. Zaraz pierwsze po Bogu, żeby móc po prostu udzielać sobie samemu przebaczenia. Przebaczenie mamy w Jezusie Chrystusie, więc. No czyli, jeśli dobrze cię rozumiem, że to, co jest naszą odpowiedzialnością, to jest przyjąć przebaczenie, no tak. bo Boże Słowo jasno mówi, że kiedy robimy coś nie tak, rzeczywiście, no tutaj to jej problem był, że to ja pierwsza nie pomyślałam, a powinnam była, prawda? No to nie jest, nie jest z kategorii, no to jest takiej z kategorii myślenia o sobie, ale to nie jest tej kategorii, kiedy Pan Bóg mówi, że jeśli robimy coś złego, jeśli <laughs> to mamy przyjść. I wyznać ten grzech, i Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam i oczyszcza, więc bardziej nasze zadanie jest przyjąć Boże przebaczenie dla nas i mieć świadomość, że w Chrystusie mam przebaczone, a nie, że i że to jest przebaczenie nie dzięki, nie przez to jak bardzo nad tym boleję i jak bardzo ubolewam nad sobą i myślę jak jestem beznadziejna i do niczego się nie nadaję tylko, że to przebaczenie jest z powodu tego że to Chrystus umarł i zapłacił za wszystkie moje grzechy i myślę, że to jest wielka różnica bo zaczęłyśmy od relacji i że, że chrześcijaństwo to nie jest religia, tylko że to jest relacja I ja wcześniej, ja zanim ja zrozumiałam Rozumiałam, że Jezus umarł za mnie i zapłacił za wszystkie moje grzechy i że ja mam w Nim przebaczenie i że On daje nowe życie, jeśli wybiorę Go i pójdę za Nim, to myślałam, że chodzi o to, że to teraz ja muszę żałować, tak samobiczować siebie, wiecie, jakoś umartwiać siebie i dzięki wielkości tych moich działań Pan Bóg będzie mógł mi wybaczyć. A to jest, żadne moje działanie nie jest wystarczające, no bo t, potrzeba było Jezusa, że to On poszedł na krzyż, żeby zapłacić za moje grzechy w stosunku do, do innych, czy też, żeby zapłacić za grzechy innych ludzi, które popełniają w stosunku do mnie. Więc, że tylko w nim jest przebaczenie. Więc. Co możemy zrobić z konfliktami? Ja bym powiedziała, że kiedy patrzymy na, na Boże Słowo, no to na pewno mamy nie uciekać, nie zaprzeczać, nie udawać, że nic się nie stało. Po pierwsze, Słowo Boże mówi, że mamy mówić prawdę w miłości. Po drugie, przykład Jezusa jest taki, że On nigdy nie uciekał od niczego, tylko wychodził naprzód, ale Ktoś podał taki świetny przepis, który łatwo zapamiętać, 2B dla 2P, mhm. czyli zastanowić się, jak w takiej sytuacji, jaka jest, przede wszystkim mo mogę. Mogę oddać Bogu chwałę. Czyli po pierwsze, że chodzi o Bożą chwałę. Jak w tej sytuacji mogę zachować się w taki sposób, żeby to oddawało chwałę Panu Bogu, czyli Boża chwała. Po drugie, Jezus jasno mówił, że jeśli jest jakiś problem, to najpierw mamy się zająć belką we własnym oku, czyli to jest duże, drugie B. Boża chwała i belka we własnym oku. Więc Panie Boże, Pokaż mi, co jest po mojej stronie, co jest moim udziałem w, te, w tym problemie czy w tym konflikcie i wziąć za to odpowiedzialność, czyli brać odpowiedzialność za swoje życie i czyny. Po, po, czyli to jest 2b. Jak, to, jak mogę zachować się, żeby to przyniosło Bogu chwałę? Zauważyć belkę we własnym oku i 2p, czyli Pomoc tej drugiej osobie, no bo jeśli jest konflikt, to są dwie osoby zaangażowane, więc jak mogę pomóc tej drugiej osobie, żeby służyć jej pomocą, żeby ona się jak gdyby w tym konflikcie wzięła odpowiedzialność za jej część, ale ja biorę za swoją pierwsze i pojednać się z tą osobą, czyli pokazać jej jakie jest Boże przebaczenie i co mogę zrobić, żeby konflikt był rozwiązany. Więc to są rzeczy, które każdy z nas, oczywiście, mogę. To jest moja decyzja, czy ja chcę w ten konflikt rozwiązywać w Boży sposób, czy też będę udawać, że go nie ma. Prawda, zapomnijmy o tym, nic się takiego nie stało. Dobra, ale we mnie cały czas tam pracuję, pracuję i jak Boże Słowo mówi, gorycz się rozlewa i korzeń goryczy zapuszcza coraz większe. Coraz tak, tak, coraz większe korządki. korządki. No, ja jeszcze dodam, dodam jeszcze, żeby powiedzieć. Co mówi Słowo Boże, to mm -hmm. widzicie, to Efezjan jest napisane, że mamy być jedni dla drugich uprzejmi. To są takie instrukcje, które dostajemy i one są fajne. Doszłam do wniosku, że to jest takie praktyczne i łatwe do zrealizowania, bo jest jasno powiedziane. Nie Aha. ma tutaj jednej ściemy, ani mówienia, a może byś tak była, a może tak, a może, może siam to, o wam to. Tylko jest powiedziane. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Więc. Aha. Nie ma tutaj um, nawet dyskusji na ten temat, y, jaka powinna być nasza postawa. Y, po, po prostu tacy powinniśmy być. Jeśli Bóg jest dla nas ważny, jeżeli y, Jezus Chrystus jest naszym autorytetem, to, to taką postawę w życiu powinniśmy y, przyjąć. Y, powiedzmy sobie teraz trochę o tym, czym jest... Poczekaj. Ja Czy mogę jeszcze dodać je w takim razie jeden fragment z Bożego Słowa, który nazywamy złotą zasadą, gdzie Jezus mówi, że czyń innym to, co chciałbyś, żeby ludzie czynili Tobie. No, i oczywiście te wszystkie zasady są super, ale od nas zależy, czy zechcemy je stosować, bo bardzo często wiemy, że no tak, niech ludzie czynią, niech zamiast czyni innym to, co chcesz, żeby oni robili tobie, to myślimy, no niech ludzie czynią to, co ja chcę, żeby mi robili. Więc oczekujemy od ludzi, że zachowają się tak, jak my chcemy. A Jezus mówi, nie, że my powinniśmy popatrzeć na tych innych ludzi i pomyśleć, czy ja bym tak chciała i tak do nich się odnosić, jak chciałabym, żeby inni do mnie. Nie Więc... stosować zasady chodźcie i róbcie, tylko y, róbmy tak. to. Tak, tak. Nie, chodź, nie chodźcie, nie chodźmy i zróbcie, tylko chodźmy i zróbmy. Tak, dokładnie, dokładnie. Ka tak każdy ma swoją odpowiedzialność tutaj. Tak. Mhm. Więc czym jest przebaczenie? Porozmawiajmy o tym. Mhm. Ja muszę powiedzieć, że znalazłam gdzieś taką definicję przebaczenia i strasznie mi się spodobała, dlatego że ma takie, takie słowo, które bardzo do mnie przemawia. Przebaczenie to jest uwolnienie kogoś od długu wobec mnie. Jak przebaczam komuś coś, co zrobił wobec mnie, to mnie zraniło, dotknęło, jakoś y, y, obraziło, było przeciwko mnie, y, to przyjmuję fakt, y, y, że, y, że Jezus, jego krew, która została przelana y, y, za mnie i, i za tych, którzy ufają i wierzą w Niego, albo. Boży gniew wobec tych, którzy odrzucają Chrystusa, że to jest wystarczającą zapłatą za szkody i za cierpienie, które, którego doświadczam. To kluczowe słowo, które do mnie przemawia, to jest uwolnienie. Mhm. Bo jest, często się mówi, że przebaczenie to jest odpuszczenie. A, a dla mnie to nie jest tylko odpuszczenie. To uwolnienie do mnie bardzo przemawia, bo, bo uwolnienie sprawia, że człowiek może doświadczać wtedy zarówno ja, jak i ta druga osoba może doświadczać po prostu tego, tego przebaczenia w pełni. Mhm. Że, że, że jesteśmy taką, mamy taką czystą sytuację., że to nie jest takie odpuszczenie i z, z takim elementem, że może kiedyś do tego wrócimy, tylko mhm. odpuszczamy i koń tylko uwalniamy się od tego. To jest mhm. odpuszczone na, na zawsze, że tak powiem. Więc bardzo to do mnie przemawia i ta definicja mi się strasznie spodobała, ale, ale nie mam pojęcia skąd. Aha. No myślę, że to jest właśnie to, że nie chcemy trzymać nic przeciwko komuś. Nie uważamy, że jest nam teraz coś winien i powinien nam coś zrekompensować, odpłacić czy coś, czy coś jeszcze, bo, no, bo, bo nam się należy i teraz na przykład on, ponieważ wyrządził mi zło, to teraz on powinien odcierpieć albo jeszcze coś innego zrobić, żeby mi tak no, wynagrodzić to złe, co zrobił w stosunku tak. do mnie. No a Pan Bóg mówi, że to, ta, że to śmierć Jezusa jest wystarczająca, żeby zapłacić i za moje, i za cudze grzechy. Chociaż myślę, że przebaczenie, ale też prośba o przebaczenie wcale nie jest łatwa. I Jezus mówi, że mamy przebaczać, tak jak mówiłaś, że w Efezjan, że przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak Bóg wam przebaczył w Chrystusie. A z drugiej strony Jezus mówi, że jeśli yy, Ktoś ma coś przeciwko nam i ja wiem o tym, no to, po, to, to moją odpowiedzialnością jest wyjść z inicjatywą i, i rozwiązywać to. Więc kiedy ja mam coś przeciwko komuś i kiedy ktoś ma przeciwko mnie, no to jak gdyby nie mam czekać, no dobra, to niech inni przyjdą. A dlaczego ja? A to on powinien przyjść, a to ona powinna przyjść. Tylko Jezus mówi, że my mamy wykazać inicjatywę, oczywiście, o ile mamy świadomość. Bo czasami możemy nie mieć takiej świadomości, więc to jest jedno. A z drugiej strony trzeba powiedzieć, że wcale nie zawsze jest łatwo z kimś rozmawiać. Jeśli znam kogoś dobrze i znamy się dobrze, i po prostu, wiecie, od razu, na przykład Pan Bóg świadomić mi coś, to mogę powiedzieć: Słuchaj, przepraszam, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałam, no nie było właściwe. Myślę, że nie było właściwe i czy możesz mi wybaczyć, ale czasami nie widzimy różnych rzeczy, więc jeżeli ktoś nam nie powie, no to o widzicie, słuchajcie, u nas przerywa prąd, więc mam nadzieję, że jak zrobi się czarno, to znaczy, że urwało, bo już dwa razy. Więc jeśli ktoś nie powie mi i nie przyjdzie, no to możemy żyć nieświadomości zupełnej i jakoś relacja między nami nie, no, nie jest w porządku, albo może ktoś próbuje no Zachowywać się tak, jakby było w porządku, no ale niekoniecznie jest. I wiecie, co? I bardzo no. ważne jest też, Aha. jeśli mogę, dodam tylko zdanie, że, żeby mieć świadomość, że, że przebaczenie to jest akt woli. Mm -hmm. To no właśnie. To Bo często być... ktoś mówi, że nie, no, ja nie czuję się, że mogę mu przebaczyć, albo tak. nie, no. Absolutnie, albo ta osoba nie zasługuje na przebaczenie, tak. albo ona jeszcze nie odkutowała, albo. Ale tak, najważniejsze, to jest... najważniejsze albo, ale właśnie chodzi o to, że tak jak powiedziałaś, że, że Bóg od nas oczekuje, że to my będziemy mieć inicjatywę. Powiemy, mhm. tak. że, że Bóg nam przebaczył i, i my mamy przebaczać drugiemu człowiekowi zgodnie z, z Bożym Nakazem, więc. Ta piłeczka jest po naszej stronie. Nie, nie mamy czekać hmm. na to, aż ktoś się zdecyduje wobec nas, bo możemy się nigdy nie doczekać. To prawda. No i, i to przypomina to... mi się modlitwa, której Jezus uczył swoich uczniów, kiedy Ojcze nasz i mówi, odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy tak. tym, którzy wobec nas zawinili. Czyli Jezus zakładał, że będziemy, bym powiedziała, zakładał, że my będziemy mieć taką postawę jak on przebaczenia w stosunku do tych, którzy zawinili wobec nas. I mm -hmm. tu nie wiem, czy coś jeszcze masz, bo ja mam świetny ja... przykład. Miem, taki... Miem, na pewno masz bardzo dużo świetnych przykładów. Ja tylko chciałabym powiedzieć coś takiego, żeby było łatwo zapamiętać i to właśnie... Robiliśmy to właśnie w regeneracji, i, i dlatego jestem do tego przekonana w takich trzech punktach, żeby zapamiętać, czym jest przebaczenie, mhm. że to jest darowanie kary, że to jest zrezygnowanie z prawa do spłaty długu i że to jest zrezygnowanie z urazy przeciw komuś. Mhm. Bardzo mi się to podoba, bo jest jasne i czytelne. Krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby ten akt przebaczenia był pełny. Więc dlatego pozwoliłam się wtrącić Tobie w słowo, żeby o tym powiedzieć. No to ja bym do tego dodała, że do tego to potrzeba Jezusa bo naturalnie to wcale nie chcielibyśmy tego robić a Jezus jeszcze mówi dalej że nie tylko ko kochajcie tych którzy jakoś tam zawinili w stosunku do was ale mówi miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie tak. się za te osoby i, za, I błogosławcie je. Więc, więc to pokazuje, że do tego trzeba Jezusa, i widać, że Jezus to robił. Jak ja myślę, nie wiem o tej scenie, kiedy no, Jezus wisiał na krzyżu i modlił się za tych ludzi, którzy doprowadzili do tego i mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I widać, że ten przykład Jezusa był taki bardzo ważny, bo przypomniało mi się, że kiedy możecie mnie sprawdzić, bo nie chcę powiedzieć czegoś, ale tak myślę, że to było wtedy, kiedy Szczepan był kamienowany i to był pierwsza osoba, która, że powiem, w imię Jezusa poniosła śmierć z powodu głoszenia Ewangelii. I on modlił się też, żeby Bóg przebaczył tym, którzy, którzy, to, którzy to robią. Mówi: Boże, nie poczytaj im tego grzechu. Więc sprawdźcie, zachęcam do sprawdzenia w dziejach apostolskich. To, co jest ciekawe, że wtedy Paweł, który jeszcze wtedy był szawłem, prawdopodobnie słyszał to, ponieważ stał i pilnował szat. Jest powiedziane, zgadzał się na zabicie Szczepana i pilnował szat tych, którzy go kamienowali. Więc nagle oni zobaczyli coś zupełnie innego. Za nas nienawiści do, do wrogów no to właśnie przebaczenie i modlitwa o nich. Więc hmm. myślę, że i ten przykład Jezusa i ten przykład Szczepana, no i potem Paweł, to co cytowałaś, no to jest nauczanie Pawła. Przebaczajcie innym. Czy przebaczenie jest łatwe? Nie, nie zawsze jest łatwe, a czasami trwa, czasami trwa. Tak, tak, czasami trwa dochodzenie do, tego, do tej decyzji, że chcę przebaczyć i mogę modlić się, Panie Boże, pomóż mi przebaczyć, bo ja chcę, ale na pewno to jest nasza decyzja, więc to nie ma nic wspólnego z naszymi emocjami. Natomiast, jak to ktoś powiedział, że kiedy wybierzemy posłuszeństwo Bogu i robimy to, co Pan Bóg mówi do nas, to bardzo często, niezależnie od naszych emocji, to się okazuje, że potem nasze emocje zmieniają się i idą za tym. Ale no, nie zawsze jest łatwo, no bo jak powiedzieli, jakby jest, pokazuje Pismo Święte, że inicjatywa należy do nas, i znalazłam taki przykład, który poruszył mnie z relacji dwóch osób z miejsca pracy. Obie te osoby, według ich myślenia, są osobami, które rzeczywiście chcą honorować Boga w swoim życiu. Co nie znaczy, że nie ma tam problemu, więc posłuchajcie. Janet cierpliwie czekała, aż wszyscy uczniowie Lerego wyjdą z klasy. Kiedy zauważyła, że skończył pracę, weszła do sali, uśmiechnęła się przyjaźnie i zapytała czy masz może wolną chwilkę, żebyśmy mogli porozmawiać? Lary podniósł wzrok, a w jego oczach malowała się podejrzliwość. Jestem teraz dość zajęty. A o czym chciałaś porozmawiać? Chciałam poprosić cię o przebaczenie za to, jak się do ciebie odniosłam w zeszłym tygodniu i w ogóle pogadać o tym, jak się do siebie zwracamy. Ale jeśli teraz nie jest ci to na rękę, to możesz mogę przyjść potem. Zaskoczenie na jego twarzy wskazywało, że spodziewał się usłyszeć zupełnie coś innego. Nie, w porządku, mam parę minut. Dzięki. Więc jak powiedziałam, Chciałabym prosić Cię o przebaczenie za to, co powiedziałam zeszłą w środę w pokoju nauczycielskim. Kiedy sobie żartowałeś na mój temat przy innych, straciłam panowanie nad sobą i wybuchnęłam. To było niewłaściwe z mojej strony i na pewno zrobiło Ci się głupio. Mogę cię pro czy mogę Cię prosić o przebaczenie? Lary zbity z pantałyku, jej szczerością zdołał wybąkać. Nie ma sprawy. Wiem, że bywam opryskliwy. Nie przejmuj się. Jednak zapominanie o takich incydentach potrafi nieraz się przeciągać, więc byłabym wdzięczna, gdybyś mi powiedział, że możesz mi przebaczyć. Pewnie, jak tam chcesz, przebaczam ci, nie ma tematu. Ale Janet nie skończyła na tym, ponieważ już wcześniej przygotowała się do tej rozmowy, więc kontynuowała. Ponieważ zezłościłam się na ciebie w obecności innych, chciałabym, żebyś wiedział, że planuję porozmawiać z nimi i wyznać, że źle postąpiłam. Czy jest może coś jeszcze, co powinnam z Tobą wyjaśnić, cokolwiek, czym mogłam Cię urazić? Nie odpowiedział, nic takiego sobie nie przypominam. W takim razie, czy mógłbyś mi pomóc coś zrozumieć? Skoro nie zrobiłam nic, co mogło Cię urazić, to skąd te uszczypliwe uwagi na mnie w obecności innych? Ale daj spokój, ja sobie tak tylko żartuję. Co to nie znasz się na żartach? Pewnie nie chciałeś mnie urazić. Ale dla mnie to nie brzmiało jak żarty. Jest mi głupio, kiedy ktoś się ze mnie naśpiewa w obecności osób, z którymi na co dzień pracuję. Nie wiem czy te, też, czy to śmieszy te inne osoby. I nie wiem, czy jestem jedyną osobą, która unika wchodzenia do pokoju nauczycielskiego, bo zwyczajnie woli nie słyszeć twoich żartów. Ach, więc jednak boimy się czegoś. Mnie, wilka złego, odparł ironicznym tonem. I wszystkie gąski biegiem do domu. No właśnie, o to mi chodzi Lary. Nabrałeś nawyku wyzywania ludzi i naśmiewania się z nich, a jaki to przykład dla twoich uczniów. Niestety, słyszałam też jak niektórzy koledzy kpią sobie z twojej wiary. Wiesz co mówią? Lary nie chciał wiedzieć, ale nie mógł się powstrzymać przed zadaniem pytania. No a co niby mówią? Nazywają cię hipokrytą. Nie mogą zrozumieć, jak to jest, że twierdzisz, że jesteś chrześcijaninem, a jednocześnie ciągle kogoś krytykujesz. Skrzywił się na te słowa i wyraźnie miał zamiar zakończyć rozmowę. Jednak zanim zdążył się odezwać, Janet dodała łagodnie: Myślę, że nie robisz tego celowo. Jestem pewna, że chcesz składać dobre świadectwo, tylko zły nawyk wszedł ci, bycie opryskliwym weszło ci w nawyk. Miałam identyczny problem. Bardzo wiele osób zraniłam słowami, spytaj moją rodzinę. Ale Bóg przebacza, nie traktuje nas według naszych grzechów tak, jak sobie zasłużyliśmy. Ale też chce nas wyzwalać od złych nawyków. Więc na pewno on nie chce, żebyśmy darli ze sobą koty. Podobałoby mu się, gdybyśmy się sobie wzajemnie przebaczali i pracowali nad naszymi wzajemnymi relacjami i nad naszym świadectwem tutaj, w miejscu pracy. Nikt dotąd nigdy tak z Larym nie rozmawiał. Zasłu nie zasłużyłem na Twoje przebaczenie, powiedział. Od roku nad się nad tobą, znęcą, jak nad tobą znęcam, jak zresztą nad każdym. Kiedy nie wiem, jak się do kogoś odezwać, zawsze uciekam w sarkazm. A potem co wieczór wracam do domu i wiem, że znów nawaliłem. Jednak nie umiem tego zmienić. Jest jakaś jeszcze nadzieja dla takiego palanta jak ja. Jasne, odpowiedziała Janet. Skoro Bóg pomaga mnie panować nad językiem, to może pomóc każdemu. Choć pomódlmy się i poprośmy go, aby nam pokazał, jak zmienić na te nasze dotychczasowe nieporozumienia w okazję do pokazania jego mocy w naszym życiu. I szczerze mówiąc, jestem pełna uznania dla tej kobiety. Że nie odpuściła, nie stwierdziła: A dobra, trudno on jest taki, nie będę się trzymać z daleka, nie będę wchodzić do pokoju, nie będę się narażać, ale że zależało jej na tym, na nim i na tej relacji na tyle, że. Była zdecydowała się na rozmowę, zdecydowała się przygotować do tej rozmowy, zdecydowała się powiedzieć prawdę, wziąć odpowiedzialność za swoją część, czyli przeprosiła go za to, co było z jej strony niewłaściwe w jej reakcji na jego niewłaściwe zachowanie, ale też szczerze powiedziała, jak się czuje i że widać było, że naprawdę chce, chce mu pomóc, więc kontynuowała. I no, myślę, że to jest wyzwanie mhm. dla nas. Tak, na pewno, to, na pewno to jest ogromne wyzwanie, ale też podobało mi się w tej historii to, że oni się pojednali, mhm. że nastąpiło to przebaczenie i, i pojednanie, bo to jest błogosławieństwo, jeśli mhm. doświadczamy pojednania. Przebaczenie, tak jak wcześniej powiedzia, powiedziałyśmy, ono dotyczy relacji między osobami. Ale też spotkałam się z takim stwierdzeniem, że zarówno przebaczenie, jak i pojednanie to, jest, to są etapy procesu pokojowego. Mhm. Z tym terminem proces pokojowy raczej spotykałam się zwykle i kiedy słyszę o wojnie i rozwiązywaniu konfliktów militarnych, że ten proces pokojowy jest zaawansowany, że ma duże szanse albo nie ma kompletnie żadnej szans na rozwiązanie, więc ten termin nie jest mi obcy, ale nigdy nie patrzyłam na to, że przebaczenie oraz pojednanie to są etapy mhm. procesu pokojowego i rzeczywiście, no, z logicznego punktu widzenia, dokładnie tak jest. Co oznacza pojednanie? Mm -hmm. No, właśnie. Pojednanie oznacza, że dwie osoby, tak jak w przypadku Lerego i y, Janet, zgadzają się, że długi zostały spłacone. Ona powiedziała ze swojej strony, co ją gniotło, na wątka że tak powiem. On powiedział y, o, o swoich motywach, dlaczego się tak zachowuje i z czego to wynika. Mm -hmm. y więc mają bardzo duże szanse na to, że wyznając sobie te, to, jak się czują, co ich bolało, co, jakie przyczyny są jego reakcji, nie przeszkodzą im w przyszłości zbudować zdrowej relacji, bo właśnie to wyjaśnienie, porozmawianie i nie zatrzymywanie tego w sobie, tak jak mówiłaś, że Janet się nie wycofała, nie... Nie odpuściła sobie, spowoduje, że, że mają ogromną szansę na to, żeby dalej razem funkcjonować w przyjaźni. Tak jak przebaczenie nie wymaga reakcji drugiej osoby, tak w pojednaniu to jest bardzo ważne. Pojednanie wymaga obu osób, że tak powiem. Mhm. Nie ma takiej możliwości, żeby, żeby pojednanie nastąpiło tylko jednostronnie. Nie ma pojednania, jeśli, jeśli nie ma y, zrozumienia z tej, z tej drugiej strony. Yy, yy, tak, mm -hmm. można to... komuś przebaczyć, ale niekoniecznie trzeba się pojednać. Więc mm -hmm. ja tego mm -hmm. powiedziałam, że, że to pojednanie y, y, to jest rzeczywiście błogosławieństwo w relacji, jeśli w konfliktowej mm -hmm. sytuacji... Y, Dojdzie do niego. Mm -hmm. Tak, tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że nie wszystko zależy od nas. Od nas zależy to, co jest naszą odpowiedzialnością. Więc moją odpowiedzialnością jest iść i porozmawiać, poprosić o przebaczenie. Czy ta osoba mi udzieli przebaczenia, czy nie, to zależy od niej. Ja już na to nie mam wpływu. Czy, ta czy tak samo, czy ta druga osoba będzie chciała się pojednać, czy nie, ja mogę tylko wyjść z inicjatywą, zrobić to, co Pan Bóg mówi, co leży po mojej stronie, natomiast nie mam wpływu na to, czy tamta druga osoba będzie chciała. Czy nie pojednać się? Więc musimy mieć też taki realny ogląd sytuacji, co zależy ode mnie, a co nie zależy ode mnie. Tutaj ta sytuacja naprawdę jest taka pełna nadziei na rozwój, wzrost po obu stronach, i myślę, że tak powinno być między nami, jako naśladowcami Jezusa, że chcemy wspierać siebie i pomagać sobie nawzajem, żeby Budować dobre nawyki, żeby pomagać sobie, walczyć w tym, jakie złe nawyki nabraliśmy i co z tego, więc być takim lustrem dla siebie, ale nie zawsze każdy tak chce. Więc tak. Janet mogła się przygotować do tej rozmowy, wyjść z inicjatywą, zrobić to, co należało do niej, czyli przeprosić za swoje zachowanie, powiedzieć, co chce z tym zrobić zaproponować, proponować dalszą rozmowę, i ona powiedziała, że bardzo chętnie pomoże, ale on mógł powiedzieć, że jego to nie interesuje. No i wtedy to mógłby być potencjalny punkt wyjścia do jej teraz, zamiast mieć świadomość, że to zależało ode mnie, to zrobiłam. Reszta nie jest w moich rękach i resztę mogę oddać Panu Bogu, ale czasami reakcja tej drugiej strony jest inna, niż się spodziewaliśmy. No i wtedy to w nas powoduje, że my zaczynamy źle myśleć o tej osobie, być rozczarowani, zamiast na... modlić się za nią. Więc to, co ode mnie zależy, to jest to, czy ja kocham Boga, czy ja ufam Bogu, czy ja wybieram Boże sposoby rozwiązania, czyli czy że tak powiem chodzę w wierze. Czy ja mam zaufanie do Boga? I czy tego chcę? Tak, czy tego chcę? Czy kontroluje moje myśli, o czym myślę i dokąd moje myśli zmierzają, kiedy właśnie jest jakiś problem, czy zaczynam od razu, wiecie, tworzyć sobie wielką opowieść na ten temat, jak ten człowiek był okropny, jak mógł tak powiedzieć, jak mógł się tak za, za, za zachować i jak ja jestem biedna, jak on mnie skrzywdził, jak wielka jest moja krzywda. Czy też zatrzymuję się na tym, że tak, ten ktoś zrobił coś złego, zabolało mnie to, czy z tym bólem przychodzę do Boga i rozmawiam z Bogiem i po prostu wybieram przebaczenie, bo Pan Bóg tak mówi, wybieram to, żeby modlić się tą o tą osobę i wybieram, żeby iść i po prostu spróbować rozwiązać ten problem w Boży sposób. Ale muszę mieć świadomość że są rzeczy, za które ja odpowiadam, ale są rzeczy, za które ja nie odpowiadam. Ja nie odpowiadam za reakcję tej osoby, ja nie odpowiadam za to, czy ona mi wybaczy, czy potraktuje mnie w miły sposób, nie odpowiadam za to, co będzie myślała o mnie, nie odpowiadam za to, co inne osoby będą myślały o mnie. Więc są rzeczy, które, nad które mam kontrolę i które są moją odpowiedzialnością w relacji. I są rzeczy, które są mo poza moją kontrolą. Na szczęście Pan Bóg może zmienić wszystko. Tak, tak, bo z Bogiem wszystko jest możliwe. Mhm. Ale, ale myślę, że, że też powiedziałabym na koniec, że to, co jest naszą powinnością, mhm. to jest to, żeby być wiernymi Bogu i posłusznymi przed Bogiem i robić to, co do nas należy. Z Bożego punktu widzenia i czego Bóg od nas oczekuje, bo my nie jesteśmy powołani do tego, żeby, żeby, żeby naprawiać cały czas relacje. My jesteśmy powołani do tego, żeby podobać się Bogu. To jest nasza pierwsza powinność, więc, tak jak powiedziałaś, to, co możemy zrobić ze swojej strony, to mieć ten. Ten akt miłości i łaski w stosunku do drugiego człowieka, i, i wykazać się aktem dobrej woli, żeby, żeby rozwiązać sytuacje jakieś konfliktowe czy, czy trudne w naszych relacjach, żeby, żeby, je, żeby je uzdrawiać, żeby spowodować, że one będą rzeczywiście zdrowe i trwałe w naszym życiu i budujące. Ale, ale bez Boga tego się nie da zrobić. Mm -hmm. Więc po prostu, po ludzku jesteśmy niedoskonali i mamy do czynienia z niedoskonałymi ludźmi wokół nas. Więc my sami i niedos niedoskonali i ludzie niedoskonali. To jest taka mieszanka wybuchowa, więc Bóg jest nam bardzo potrzebny w tym wszystkim. To więc na koniec chciałabym zakończyć pewną modlitwą. I oczywiście ta modlitwa to jest przykład dwóch osób, to jest właśnie przykład Ney i jej współmieszkanki, które w zasadzie przez trzy lata zmagały się ze swoją różnorodnością, różnym podejściem do życia, różnym podejściem do, do, do czy reagowaniem, czy widzeniem spraw z różnych stron. I czasami udało im się dojść do bardzo dobrego porozumienia, wtedy, kiedy jak gdyby próbowały spojrzeć na daną sprawę, każda ze swojego punktu widzenia i słuchały siebie nawzajem, jak jedna widzi tą sytuację, a potem druga wyjaśniała, i słuchały tego swojego wyjaśnienia, i próbowały dojść do jakiegoś rozwiązania. I czasami im się udawało, ale czasami im się nie udawało. I co wtedy robiły? Wtedy miały zwyczaj, żeby klękać przy kanapie w salonie i modlić się. I ta modlitwa wyglądała mniej więcej tak: Panie Boże, nie mamy szczególnej ochoty, aby się modlić, ale oto jesteśmy. Twoje słowo mówi, że powinnyśmy zawsze modlić się i nie ustawać, a my mamy ochotę zrezygnować, więc lepiej będziemy się modlić. Twoje słowo mówi też, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie, Chrystusie względem Was. Więc kiedy doświadczamy tej sytuacji, postanawiamy wybrać wdzięczność i podziękować Ci za to, przez co wspólnie przechodzimy, chociaż w pełni nie rozumiemy naszych zmagań. Dziękujemy za Twoją obietnicę, że wszystko łącznie z tym współdziała dla dobra tych, którzy Cię kochają, a my Cię kochamy. I tych, którzy są powołani przez Ciebie, a my jesteśmy powołane przez Ciebie. Powiedziałeś też, że w Tobie nie ma żadnej ciemności, więc prosimy Cię, abyś rzucił światło na nasze ścieżki i dał nam mądrość i zrozumienie. Powołujemy się na Twoje zwycięstwo nad naszym przeciwnikiem, szatanem w naszym życiu. Modlimy się o jedność, jakiej pragniesz, Panie Jezu. Twoje słowo mówi, że dopiero wtedy, teraz stajemy się podobni do Chrystusa. Prosimy, abyś nie zaprzestał tego procesu w nas, dopóki nie skończysz. Chociaż jest to bolesne, chcemy, byś realizował swoje dzieło w naszym życiu, aby osiągnąć Twój cel. I myślę o tym, że o ich świadomości tego, że są w procesie, że Pan Bóg jest tym, który działa nawet przez trudne sytuacje, że mogę wybrać, żeby polegać na Jego Słowie i działać zgodnie z tym, co mówi Jego Słowo, bez względu na emocje i że te, temu oddaniu, wspólnemu, wspólnemu trwaniu przez Chrystusa i też świadomości, że mamy przeciwnika. Jest hmm. ktoś, kto jest naszym przeciwnikiem i który, jak Jezus mówi, przyszedł, żeby kraść, zabijać i niszczyć. On jest nazwany oskarżycielem, więc Chrystus przyszedł, aby pokazać nam, jak możemy mieć inne relacje, ale mamy przeciwnikach, który chce nas okraść z tego wszystkiego. Więc pytanie jest, czy będziemy stać razem, wspierać się nawzajem, pomagać sobie, myśleć jak najlepiej o, nawza o sobie nawzajem i pomagać sobie nawzajem do tego, żeby stawać się na wzór Jezusa, żeby uczyć się rozwiązywać problemy w Boży sposób. Bez względu na to, co ludzie o tym myślą, czy że mamy taką świadomość, że żyjemy dla niego, jesteśmy powołani przez niego i chcemy, żeby to on realizował jego cel w nas, żebyśmy się wszyscy stawali podobni do Jezusa i żeby nasze życie i nasze relacje oddawały mu chwałę. Więc, jak widać, nie chodzi o to, żeby nasze relacje były idealne. Bo gdyby było idealne i mogły być idealne, to Jezus nie mówiłby, że po miłości poznają, że jesteście moimi uczniami. Czyli, że trzeba Jezusa, żeby mieć taką miłość wzajemną, o jakiej on mówi. I też nie mówiłby o potrzebie przebaczania. No bo jakby było idealne, to nie byłoby czego przebaczać. Więc kwestia nie jest tego, czy nasze relacje są idealne, ale pytanie jest, czy ufając Bogu stosujemy Jego wskazówki. Do tego, czy jesteśmy wierni Jemu w tym, jak budować te relacje i co robić, kiedy, kiedy pojawiają się komplikacje, żeby te komplikacje były okazją do rozwoju i do oddania Bogu chwały, i też świadectwem dla innych, że można inaczej. I myślę, wracając do tej sytuacji, ze szkoły, że ta przemiana, że dzięki temu, że to był bardzo dobry moment do rozpoczęcia przemiany i myślę, że jeśli ta przemiana stanie się widoczna w relacjach Janet i Larego i też przemiana w życiu Larego, że to będzie ogromne świadectwo dla tych, którzy pracują razem z nimi. Tego, że jednak Boże drogi są lepsze niż nasze. Mhm. Więc kochajmy Pana Boga i kochajmy siebie nawzajem, tak jak Jezus nas tego uczył. Amen. Amen. I to jest tyle, co przygotowałyśmy, więc od razu chcemy powiedzieć, nie jesteśmy idealne, nie, jak, nie mamy wszystkich samych idealnych Pięknie, relacji. Nie musicie tłumaczyć, moim zdaniem nie zawsze rozwiązujemy je idealnie, ale jesteśmy w drodze. I rozum, ja to myślę, że wyrażę bo też zdanie wielu osób, które Was słuchały, że się bardzo dobrze Was słucha z przyjemnością, więc bardzo się cieszę, że poświęciłyście czas, żeby przygotować, żeby przemyśleć pewne aspekty, i świetnie się Was słucha, jak razem rozmawiacie, bo myślałam nawet o tym, że może mogłybyście jakiś podcast prowadzić o gąszczu waszych innych spraw, macie. Wszystko przed nami, wszystko przed nami. Od A razu tak. chcę tylko dodać, że słuchajcie, chwała Panu Bogu, naprawdę, bo modliłyśmy się wcześniej, żeby Jarka nie kaszlała, bo była, jak się spotkałyśmy, to była w takim stanie, że ja myślałam mm. o jej, więc mm -hmm. naprawdę chwała Panu Bogu i dziękujemy, mm -hmm. bo zobaczcie, prawie w ogóle nie kaszlała w czasie naszego tak, spotkania by... i proszę Pełna energii zupełnie mhm. niż inaczej niż półtorej godziny temu. Dziękujemy.